Witaj, drogi widzu. Znowu bez kamerki, niestety. Ale to nic. O, chwila, audio nie włączyłem jeszcze. Dobra, audio teraz jest. A więc idziemy do pokoju życzeń, bo miałem iść do pokoju życzeń. Tak naprawdę miałem sobie iść robić, ale coś nie pykło. Więc idziemy do pokoju życzeń, ogarnąć misję usmyka, czyli tak naprawdę będziemy ogarniali magiczne zwierzęta już. Więc zobaczymy co i jak. Jak to będzie wszystko wyglądało i w ogóle. Jeszcze Deke. Sprawdzę, czy wszystko się nazywa. Ah, Deke is so happy to see you. Deke left this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Okay. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Kapsakwa. Perfect for gathering and transporting beasts. Okay. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed. And luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Okej, okay, to jest ciekawe. Czyli co, za smykiem idziemy? Come along then. Będziemy się uczyć, jak używać kapsakwy? Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready. Ja jestem to go. Gotowy do drogi. Cały czas. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. Smyk uwielbia wycieczki. Ja też uwielbiam wycieczki. Nawet bardzo. Mam nadzieję, że Majka nie mam za głośno. Jeśli tak, to przepraszam. Co to, pora roku się zmienia? Listopad mamy. Pada deszczyk. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Biedne zwierzątka. It was during those days that Deke first saw a knapsack. O, pufki pigmejskie. Czyli puszka pigmejskiego sobie zgarniemy. Jak milusio, jak fajnie. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeens nearby. It would be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskeen, and in it'll go. All right. Okej, okay, kapsakwa. Zablokowano nowy przedmiot. Naciśnij T i naciśnij kapsakwę. Okej, okay, dobra, czyli mamy... Okej, okay, dobra. To może tak, no skoro mamy te wszystkie magiczne zwierzęta i w ogóle, no to sobie tutaj ładnie tak dajmy. No i co, i tyle. Dobra, czyli... Okej. Okay. Uratuj pufka. Uratowano magiczne zwierzę. Jak milusio. Dobra, i co, ze Spykiem mamy rozmawiać. O, uratuj magiczne zwierzęta, jak miło. I managed to rescue a puffskin. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeens and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. No, now, dobrze not by było. All beasts will be as simple to rescue as a puffskeen. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobbernaul, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. Okay. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Ja jestem cały czas gotowy, smyczku. Dobra. Spotkaj się ze smykiem w pobliżu miejsca występowania memrotków. Okej. Okay. Memrotków. Chyba memrotki to były, a nie memortki, ale... Nie wiem. Jakoś zapamiętałem, że to były memrotki. No dobra, no ciśniemy tam. To smyka. Czyli już tam jakieś magiczne zwierzęta będziemy mieli. Fajnie. Fajnie, wreszcie będziemy mieli
Magiczne zwierzęta i będziemy się posługiwali kapsakwą, ale oczywiście nie obejdzie się bez tego, żeby liznąć Sebę. Boże, jak to zabrzmiało, biedny Seba. Siema. Hello, Deke. Should we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Przyleciałem na miotle, smyku. The Jobbernauts are just here in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a Jobbernaut. Good luck. Deke will be waiting. Okej, Levioso mamy użyć, tak? No, to może być problem. Levioso. Jeszcze raz. O Jezu, nie kliknąłem. No właśnie, nie zrobię ci krzywdy, memortku. Czy tam memrotku, nie wiem. Wywrotko. Nie co, one będą się tak kręcić teraz, tak? Dobra, to jeszcze raz, Levioso. Dlatego tutaj. Dlatego tutaj, dobra. 3 i F. Udało się. Świetnie. Uratuj memortkę. Zajebiście. 10 magicznych zwierząt do uratowania. Ło, ale parkour ze mnie, parkurowiec. I rescued a Jobbernaut. Deke hopes your Jobbernaut finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Bardzo. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of. A herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Okay. Deke will see you there. To idziemy. No to nawet niedaleko, może na piechotkę się przejdziemy nawet. Luna Bale? Dziwnie, dziwna nazwa, ale okej. Okay. No dobra, nie chce mi się. Lecimy na miotle i pójdziemy do Seby. A co tutaj mamy pozaznaczone nawet? Mogłem mapy użyć. Jest mi w moje okulary, fajny detal. It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. A to czekamy. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. No to w takim razie. Tak, klikamy F, bardzo ładnie. O, i to w sumie. A nie, bo to na dole jest ten Seby, ten, nie? Tak, tu jest Seba. To tutaj się za chwilę do Sebastiana udamy. Sebastian Swallow. Miałem zmienić dzień w noc. Okej, okay, dobra. F. Tak. Dobra, i mamy noc. Dobra, i co teraz? Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. Okej, okay, dobra. Dziękuję ci, smyczku, jeszcze raz. Okej, okay, dobra. Czy na nie też trzeba Levioso używać? Siemaneczko. Cześć, maluszku, nie zrobię ci krzywdy. Dobra. Levioso! Levioso. Hej. Levioso.
Dobra, i 3, dziękuję. No już mamy trochę tych zwierzątek, jak fajnie. Luna Bala. Fajnie. Fajna nazwa. Siemaneczku, jakie ty słodkie zwierzątko jesteś. To kalama trochę. Dobra, siema smyk. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Może kiedyś. It supposes you're finished here. You'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. O, right. w pokoju Deke will meet można you back in the room whenever you're ready. Czyli możemy je porozstawiać w pokoju, zajebiście. A jeszcze Krosna będziemy się uczyli. No tak, będziemy mogli sobie te... Będziemy mogli sobie atrybuty rozstawać i to będzie zajebiste, fajne będzie. Dobra, czyli tak, pokój życzeń, dzień dobry, dobranoc. Siema, smyk. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. Dobra. But, not enough room to let them out here. O nie. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Dobra, skup się, tylko się nie zesraj, Nikodemie Mikrosonie. What exactly did you think of? Okej. Heavens! Coś ty narobił. But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Trzeba wejść. Meet you inside when you're ready. Będziemy Newtem z Scamanderem. Jak fajnie. Spotkajcie się ze smykiem wewnątrz swojego dzieła. Jako fajna polanka. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. No zobaczmy. Ha, by tworzyć menu zarządzania zwierzętami, okej. Okej, fajnie. Jest to, co trzeba z nimi w interakcję będzie wchodzić i w ogóle. No jakie fajne. Na pewno parę będziemy dla was zgarniali. The vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to okay, find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Oh. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskin hair, for example. No to trzeba o nie dbać, tak jak myślałem. From your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Ja to będę sobie ogarniał pomiędzy odcinkami, wiadomo, ale opiekowane na magiczne zwierzęta dostarczają materiałów, bla bla bla. Okej, dobra, chodź tu. No chodź tu, chodź tu, siemaneczko. Most excellent. Zwierzę nie jest gotowe na kontakt. O, jak milusio. O, i fajnie. Kolejny futro potem z 25 minut nawet. Siemaneczko.
Chodź, pokarmimy cię trochę. No, zjedz coś. Memortek. Ej, ja mogę zmienić mu ten imię? Wykarmienie i... Zmień nazwę. O, fajnie. Ale to nad tymi, nad nazwami się jeszcze ten. Halo, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Trzeba cię jeszcze uczesać, mordko. O nie, co ja zrobiłem? Settle yourself. I mean you no harm. Nie. Przepraszam. Ja nie mogę. Ale gałganierstwo zrobiłem. Przepraszam cię. Będziesz jeszcze milusi, fajniusi. Dobra, a ten kolejny? Gdzie on jest? Gdzie moje trzecie zwierzątko? Gdzie jest mój pufek? Tu jest mój puszek pigmejski. Chodź tu. Ale ty skaczesz fajnie. Ciebie nazwiemy Baltazar. Jesteś taki fajny. No i dobra, i będę sobie tak przechodził co jakiś czas. Będę sobie nimi zarządzał. Dobra, a teraz co? Czas na Sebę. A, porozmawiać ze Smykiem jeszcze, czyli trzeba misję ukończyć. A, no tak, bo jeszcze Krosno mamy do ogarnięcia. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. Okay. An enchanted loom. Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing. Okay. Making clothing more useful in a variety of ways. A właśnie, muszę ogarnąć moje ubrania jeszcze. Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Zaczarowane Krosno. Spalenie. Okej, dobra, mamy tutaj jeszcze, o właśnie. Identyfikacja, trochę tego mamy. A więc tak, na mordę, nic. Tu na paluchy, nic nam nie zwiększy, okej. Tutaj. To nam zwiększa sztruksowa szata. Oczywiście wygląd zmieńmy sobie. A, nie możemy. A, tu się zmieniało, okej. Dobra. Tu nic. Coś nam jeszcze chyba przybył. O, tutaj mamy. Ale to tylko w ofensywę na razie idzie. A kapelutek jakiś? No dobra, no jak sprzedamy, no to będzie zawsze tego więcej. Dobra, Krosno. Musimy wyczarować Krosno. Dobra. No i git. Dobra, gdzie możemy to Krosno postawić? Tu możemy, ale ja bym je sobie obrócił. O, niech se tu stoi. Wyczarowane Krosno. Nie, już wystarczy. Dobra. Interakcja. Akceptuj. Okej, dobra. Nowe zwierzęta można ratować w siedliskach, okej. To sobie weźmy. Poziom gniazda atrybutu 3. Zobacz ulepszenie. Futro z Luna Bali. Okej. I to idzie w obronę na plus 6. Okej, no dobra, zobaczmy.
Okej, dobra. No i nam coś tam ulepszyło, spoko. Fajnie. Lecimy dalej. Okej, no nie mamy tyle lunabali. Okej, dobra. Dodaj atrybut do elementu ubrania. No dobra, no zobaczmy. Zobacz atrybuty. Okej, okrucieństwo. Zwiększa obrażenie zadawane przez wszystkie zaklęcia obrażeń. Znaczy zwiększa obrażenie zadawane przez krucję. No na razie nie mamy. Przeklęty cele otrzymają znacznie większe. Znaczy zmniejsza obrażenie zadawane przez mroczne wilki. Zadawane przez incendio. Okej, zwiększa obrażenie zadawane przez rzuster. O, to jest dobre. Dobra. I co? No i super. Super też będziemy ogarniać. Udało mi się użyć oczarowanego krosna na zwykłu. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deek suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deek. Okej. No i koniec. Okej, zajebiście. No jakieś tam kolekcja zaktualizowana, superancko. No to dobra. No to dobra, no to mamy tutaj teraz tak, wyposażenie. W inwentarzu mamy coś. Mamy jadowitą tentakulę i mamy nowe te. Okej, fajnie. Kolekcje. Jakieś nowe... O, teraz nam te atrybuty doszły. Świetnie. Tutaj mamy rękawice nowe, okej. Tutaj z wyczarowań też nam trochę doszło. O, w misjach już niedługo będzie tyle, jeśli chodzi o wyczarowania. Z wyzwań też już trochę mamy i z eksploracji, no jeszcze sporo. Okej. I to tyle. Wyzwania, zobaczmy. O, właśnie, misje. Już 52%, zobaczcie, jak to szybko leci, nie? Czy mamy coś jeszcze? Tak, tutaj mamy. Ukończ misję głównej historii. 14. Naszyjnik z kamieniem. Ciekawe dosyć. No dobra. O! Pokój życzeń nam się uruchomił. Zobaczcie, ulepsz swoje wyposażenie, uratuj zwierzęta. A tu zablokowane wyzwanie, no zobaczymy co to będzie, ale... Gniazdo żądli bąków, okej, dobra. No okej, ciekawie, ciekawe dosyć. No dobra. To by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo serdecznie, taki krótki odcinek, no bo chciałbym sobie jednak jeszcze trochę liznąć. Trzymajcie się ciepło, na razie. Cześć.